Hej, Jarek. Hej. Lucy, no gadałam z tatą, no i chyba nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Kasia, słuchaj. Mówiłam ci, żebyś sobie odpuściła. To i tak miło z jego strony, że w ogóle poświęcił mi czas. Dobrze? O, a my się chyba znamy. Arek, prawda? Dobrze pamiętam? Tak. Cześć, cześć. Cześć. Znacie się? Chodź do mamusi. Poznaliśmy się dzisiaj w pubie. Taki świat jest mały. Co ty tutaj robisz? No, Arek jest mężem Lucy. Aha, mężem Lucy, no proszę. No co, my będziemy chyba uciekać. Dziękuję bardzo, że w ogóle znalazł pan dla mnie czas. Cześć, Kasia. Dzień, do widzenia. Do widzenia. Wiesz co, Kasia? No. Może ty masz rację. Ale z czym? Z tą Lucy. Wiesz co, może trzeba dać jej szansę. Serio? Mhm. Zatrudnię ją na okres próbny. Robię to dla ciebie. Niech się do mnie jutro zgłosi, dobra? Dzięki, tato. Jesteś super. Dobra, to ja się ubieram, jeszcze ich złapię. No dobrze, leć, leć. Ale proszę cię, przestań. Wypadłam beznadziejnie. Nikt nie da mi pracy, wiedząc, że mam dziecko i dzienne studia. Kochanie, no może i lepiej, że tak się stało. Lepiej? Lepiej, że nie dostałam fajnej pracy? No, spójrz, no Kubuś jest jeszcze malutki. W sumie to dobrze, jak z nim jeszcze trochę pobędziesz. Nie, zobacz, jak się cieszy. Lucy! Nie? Co się stało? Lucy, mam dla ciebie super wiadomość. Tak się cieszę, dostałaś tę pracę. Kasia, przecież wypadłam beznadziejnie, to jest niemożliwe. No co ty gadasz, nie wypadłaś beznadziejnie? No okej, no może tato na początku się nie chciał zgodzić, ale zmienił zdanie. Ale zaraz, dlaczego zmienił zdanie, bo? No nie wiem, no chyba go przekonałam. Kasia, mówisz poważnie? Tak! Nie! Naprawdę? Tak. Ale co z moimi studiami? No nie wiem, no teraz jakby to nagle tacie nie przeszkadzało, no. Naprawdę? Jezu, Kasia, tak strasznie się cieszę, dziękuję. Tylko powiedział, że masz do niego jutro przyjść i się na pewno jakoś dogadacie. Słyszałeś? A co ty masz taką minę, nie cieszysz się? Nie, cieszę się, kochanie, bardzo się cieszę, super, widziałem.